Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w Wokandzie. Magdalena Kik, Radek Baszuk. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Bartek Lech. Bartek, pozwolisz, że wspomogę się kartką, ponieważ nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich funkcji, jakie pełniłeś. Więc tak, współzałożyciel partii Zieloni, były doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, a współpracownik OBWE, Unii Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Jimmy'ego Cartera, a w dziedzinie wyborów i praw człowieka. I w tym charakterze obserwowałeś też wybory w 14 państwach świata. Zgadza się? Pominęłam coś? Witam Was serdecznie. Dzień dobry Państwu. Zgadza się. Dzień dobry Bartku. Dzień dobry. Ja myślę, że takim wiodącym tematem, gorącym są zbliżające się w Polsce wybory prezydenckie. Powiedz, co się o tych wyborach mówi w Parlamencie Europejskim, ale bardziej interesuje mnie to, co mówi się za kulisami, bo oficjalne stanowisko jak gdyby jest znane wszystkim. Tak, tak. To znaczy wszyscy patrzą no, z takim, ze stresem w stronę Polski, dlatego że wszyscy nasi partnerzy zagraniczni, ale także organizacje międzynarodowe zdają sobie sprawę, że te wybory są o wszystko. To znaczy w tych wyborach zadecyduje się, czy Polska jest częścią świata demokratycznego, czy nie. O ile to są tylko jedne wybory, no to znamy konsekwencje tak naprawdę jednego bądź innego wyniku. I tych konsekwencji najbardziej się obawia świat. Wiesz, a powiedz, nie rozmawiacie gdzieś tam za kulisami o tym, że te wybory są, że jest w stosunku do nich bardzo dużo zastrzeżeń prawnych, takich czysto konstytucyjnych, że one są to znaczy po prostu niezgodne z prawem. To znaczy wszystkie problemy związane z wyborami 10 maja są i były jasne, tak? Tak. Na bieżąco napływały informacje z Polski, włącznie z sędziami, sędzinami, którzy napisali list do OBWE. Organizacje międzynarodowe ostrzegały przed organizacją wyborów w czasie takiego dużego zagrożenia koronawirusem. Tak. No teraz sytuacja się trochę zmieniła i jednak jest takie oczekiwanie, że te wybory się jednak jakoś tam odbędą i przyniosą jakiś wynik, tak? Pojawienie się Rafała Trzaskowskiego no też wzbudziło te nadzieje, tak? Także to jest, jest dużo stresu związanego z tymi wyborami w innych krajach, ale też no, pojawiła się pierwszy raz szansa. Szansa na co? Szansa na zmianę. I teraz w kontekście europejskim, zwłaszcza w związku ze zbliżającą się Radą, szczytem unijnym w tym tygodniu, no sytuacja jest bardzo, bardzo stresująca, tak? Będą negocjowane dwie bardzo ważne sprawy, czyli budżet unijny na następne 12 lat, ale także cała paczka wychodzenia z kryzysu. To są dwa bardzo duże projekty unijne. No i to jest oczywiste, że Unia Europejska nie ma złudzeń, że jeśli obecny rząd będzie wprowadzał te projekty, no to one nie przyniosą takich skutków, jakie powinny. Ale ty, Bartek, wiesz, że to nie jest odpowiedź na moje pytanie i to jest czysta kalkulacja. To jest czysta kalkulacja, wiesz, bo jak gdyby mówisz, sytuacja się trochę zmieniła. Ja nie zauważyłam, żeby zmieniła się cokolwiek na lepsze. W dalszym ciągu w Polsce panuje de facto, jest to stan nadzwyczajny. Pewnie, że on nie został nigdy oficjalnie wprowadzony, ale stan epidemii mamy nadal. Stan pandemii jest nadal. Tak. Liczba zachorowań wzrasta. Powiedz mi... To jest problem, to jest problem. No tak. Tak, tak, tak. Ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że przeprowadzanie wyborów podczas pandemii jest problematyczne. Jeśli sytuacja zdrowotna, wiesz, to też jest tak, że prawdziwe statystyki o zachorowaniach w Polsce są niejasne. Ja nigdy nie miałem jasności to, co mówi minister Szumowski, jest zgodne z prawdą, czy nie. Tym bardziej ja mam takie trochę wrażenie, że te... Tak, ja mam nawet takie wrażenie, że te statystyki się zmieniają codziennie w zależności od tego, co jest do przekazu dnia pisowskiego potrzebne dzisiaj. Tak naprawdę ocena sytuacji jest na kroku prawie niemożliwej, tak? Co należałoby zrobić w tej sytuacji? No w tej chwili jest zgoda wszystkich obozów politycznych na to, żeby te wybory jednak przeprowadzić. I w wyborach tak naprawdę wcale nie jest kluczowe taka, wiesz, jest element prawno-człowieczy w tym wszystkim, jest element standardów, to jest ten element, ale najważniejszym standardem w wyborach jest to, czy wyborcy oraz uczestnicy wyborów inni, czyli kandydaci obozy polityczne, zgadzają się na zasady. To jest kluczowe. I o ile przy wyborach 10 maja tej zgody nie było i nie było porozumienia, no przy 28 jest porozumienie, żeby te wybory się odbyły. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że w istocie mówimy dwoma różnymi językami albo dwoma różnymi porządkami myślenia. Na dowód tego pozwolę sobie, przepraszam od razu za być może przydługi cytat, ale on będzie konieczny, a chyba oddaje istotę rzeczy, to wypowiedź pana profesora Mirosława Wyrzykowskiego, konstytucjonalisty, byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a brzmi ona w sposób następujący. Obywatele zostali złapani w diabelską pułapkę. Zostali postawieni przed wyborem pomiędzy udziałem w akcie wyborczym, który od samego początku był niekonstytucyjny i takim pozostaje, a działaniami, które mogą być interpretowane jako ratowanie resztek porządku demokratycznego. Wyjście z takiej diabelskiej pułapki jest niezwykle trudne. Mamy alternatywę. Albo udział w wyborach obarczonych oczywistą niekonstytucyjnością, albo odmowa udziału w kolejnym etapie destrukcji porządku konstytucyjnego. Każdy musi te kwestie rozstrzygnąć sam w swoim rozumieniu obywatelskości, w rozumieniu odpowiedzialności za działanie albo zaniechanie. Każdy musi też rozstrzygnąć, jakimi wartościami będzie się kierował w momencie podejmowania tej decyzji. Każde z tych dwóch rozstrzygnięć będzie miało swoje własne, poważne uzasadnienie. Tyle, że będą to uzasadnienia pochodzące z różnych porządków, konstytucyjnego i politycznego. I tak chyba odnajduję, czy odbieram ten problem, który w naszej rozmowie jawi się aż nadto oczywisty, tak? Krótko mówiąc, nie ujmując nikomu, czy nie odbierając nikomu dobrej woli i przekonania o słuszności takiej, a nie innej decyzji, musimy pamiętać o tym, że nasze stanowiska i nasze argumenty znajdują umocowanie w dwóch różnych porządkach. Dla jednych tak, to jest jeden ze sposobów przedstawienia sprawy, rzeczywiście. To znaczy jesteśmy w takim momencie, że przez sytuację, w której się znaleźliśmy, PiS wymusił na nas hierarchię wartości. Tak? I to, żebyśmy stawiali pewne rzeczy bardziej ważne chwilowo, potem mniej ważne i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest idealna sytuacja i mi się to nie podoba. To znaczy nie podoba mi się to, że Kaczyński tak sprytnie to wykombinował wszystko. Nie podoba mi się to, że na to pozwoliliśmy kilka lat temu, że pozwalaliśmy na to nieustannie, że pozwalaliśmy na to także w ostatnich wyborach w zeszłym roku. Tak? No ale coś trzeba w końcu zrobić. To znaczy ja stoję na stanowisku, że albo teraz, albo nigdy, że to jest naprawdę gra o wszystko, że nawet jeśli ten proces, który trwa od samego początku, ma problemy i on się nie powinien odbyć, nowe wybory powinny być rozpisane, a tak już w ogóle to pewnie najlepiej by była nowa ordynacja wyborcza, bo ta jest też niedoskonała, jeżeli ona pozwala na takie wytrychy ze strony partii rządzącej. No, możemy myśleć o idealnej sytuacji, tak? Ja się obawiam, że PiS wymusił na nas, że ta idealna sytuacja nie jest w tej chwili możliwa. Zajmowałeś się organizacją i przeprowadzaniem obserwacji wyborów w wielu krajach. A niezależnie od tego, czy wydarzenie, które w czerwcu nastąpi w Polsce, nazwać będziemy wyborami czy plebiscytem, jaką rolę w procesie wyborczym odegrać mogą organizacje międzynarodowe zajmujące się monitorowaniem wyborów, jaką rolę mogą w tym odegrać obywatele tu w Polsce? Są trzy rodzaje uczestniczenia, są trzy rodzaje obserwatorów tak naprawdę według polskiego prawa. To są obserwatorzy międzynarodowi, to są obserwatorzy społeczni oraz to są reprezentanci, reprezentantki z komitetów wyborczych, tak? Mężowie zaufania. To są te trzy drogi, w jakich każdy albo każda może uczestniczyć i obserwować proces w lokalu wyborczym. Z wyjątkiem obserwacji międzynarodowych, dlatego że to jest zarezerwowane dla obywateli i obywatelek innych krajów. Tak? Polka, Polak nie może obserwować międzynarodowo wyborów we własnym kraju. Obserwatorzy międzynarodowi będą obecni, niestety, w bardzo ograniczony sposób. To jest związane i z niestabilnością daty naszych wyborów, to znaczy, że pełnej misji po prostu się nie dało przygotować i oni w ogóle mieli nie przyjeżdżać. Natomiast pod taką, właściwie dzięki temu, że z Polski wypłynęły sygnały o tym, że jest niepokój a propos nieprawidłowości, to w Warszawie będzie ograniczona misja ekspercka OBWE, która będzie się skupiała tylko na pewnych aspektach. Tak? To znaczy nie będzie jej w lokalu, nie będzie obserwatorów terenowych w lokalach wyborczych, natomiast będzie w centrali przy PKW będzie grupa ekspertów. Zdaje się, że oni też będą się skupiali z raportu wstępnego, który widziałem, będą się skupiali także na monitoringu mediów i czasu antenowego dla kandydatów. Organizacje społeczne, które prowadzą obserwacje w Polsce, no jest ich kilka. Ja bym gdzieś tam sobie życzył, żeby w dłuższej perspektywie one mogły połączyć swoje siły, tak? Bo jest monitoring mediów robiony przez jedną organizację, są organizacje regionalne, stowarzyszenia, które powstały właśnie wtedy, kiedy się w Polsce prawo zmieniło i kiedy społeczna obserwacja wyborów była możliwa. Natomiast ja mam też takie wrażenie, że pomimo takiej wielkiej chęci i entuzjazmu i bardzo słusznej potrzeby ze strony społecznej, aby kontrolować wybory pozapartyjnie, no to jednak niezbędne byłoby, żeby te organizacje łączyły siły, ustaliły wspólny sposób, w jaki zbierają raporty, informacje i tak dalej, i tak dalej. To nastąpiło we wszystkich krajach, tak, które obserwowałem. To znaczy rzeczywiście na początku, kiedy zostały wprowadzone, dopuszczono obserwatorów społecznych w prawie, to rzeczywiście było tak, że każdy pozakładał swoją własną organizację. Po jednym cyklu wyborczym wszyscy się zorientowali, że to nie jest normalny proces standardowy. Niestety sytuacja w Polsce wymaga trochę przyspieszenia tego procesu. To znaczy wyzwania są tak duże związane z wyborami, a prawo wyborcze jest tak niedoskonałe. No, warto byłoby, żeby ta strona społeczna była silniejsza trochę w tych rozmowach, nie? I w tym procesie. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego przygotowała w maju projekt sprawozdania dotyczącego stanu praworządności w Polsce. Osobny rozdział, przepraszam, może nie rozdział, osobny fragment tego projektu sprawozdania poświęcony został kwestiom wyborów i prawa wyborczego. Oczywiście te krytyczne uwagi komisji dotyczyły w lwiej części przepisów, według których miało być zorganizowane głosowanie 10 maja, ale nie wszystkie. Szereg zastrzeżeń, można powiedzieć, że ma charakter aktualny. No, przede wszystkim zastrzeżenie dotyczące zmiany przepisów prawa wyborczego no de facto w trakcie trwania kampanii wyborczej, przecież nie mówiąc już o tym wymaganym przez Trybunał Konstytucyjny 6-miesięcznym okresie wyprzedzającym. Te uwagi krytyczne w dużej części zachowują aktualność. Czy w projekcie finalnym tego sprawozdania, bo w tej chwili trwają nad sprawozdaniem w dalszym ciągu prace, zgłaszane są poprawki. No, z tego powodu, że doszło do pewnego rodzaju porozumienia między siłami politycznymi w Polsce co do przeprowadzenia wyborów czerwcowych, te zastrzeżenia znikną? Przestaną być aktualne? Absolutnie nie. Absolutnie nie. To są zastrzeżenia, które dotyczą całego systemu. To są zastrzeżenia, które OBWE podnosiło już wielokrotnie, nawet przy poprzednich procesach wyborczych. Znaczy jest takie przekonanie, niestety, że w dzień wyborów kończą się wybory, bo wszyscy dostali wyniki. Ja to wielokrotnie mówiłem i też pisałem. Zdaje się, że nawet rok temu dla obywateli RP taki tekst napisałem. Właśnie o tym, że wybory tak naprawdę trwają od momentu policzenia głosów. Zaczynają się nowe. To jest nam się zdaje, że to przyszło ze świata polityki, tak? Jest takie powiedzenie, że kampania na następne wybory zaczyna się po ogłoszeniu wyników tych z poprzednich. Ale prawda jest taka, że to przyszło ta filozofia przyszła z metody, której my używamy, która się nazywa metoda cyklu wyborczego. Znaczy to jest takie koło, które podzielone jest, można by było powiedzieć, jak pizza, tak? Kawałkami i oś czasu leci dookoła cały czas. To znaczy w momencie, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza policzy głosy, oczywiście dopuszczamy ludzki element, że musi być przerwa i tak dalej, tak? I ludzie muszą odpocząć, ale natychmiast po tym powinien się zacząć proces, czego się nauczyliśmy, co poszło źle, co musi być lepiej i zmiany powinny być wprowadzane już miesiąc po wyborach na rzecz kolejnych, tych za kolejne 4 czy 5 lat. To jest kluczowe, dlatego że jeśli zostawimy przygotowanie kolejnych wyborów na rok przed wyborami, jak to często bywa, no to wszystkie lekcje, które były zebrane podczas tych poprzednich, już nikt o nich nie pamięta. I to, co się dzieje teraz z wyborami, i to, że Państwowa Komisja Wyborcza czekała aż tak długo, żeby powiedzieć, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja, no też jest niestety znakiem tego, że brak jej niezależności. Więc to, co się w tej chwili dzieje, i to, że słusznie Magda wskazuje, że te wybory nie są ok, to też nie jest kwestia ostatnich miesięcy. To jest kwestia dziesięcioleci i niedoinwestowania w edukację demokratyczną, niedoinwestowania w jakość wyborów. To wszystko się bierze stamtąd. To się nie bierze też od jednej, drugiej, piątej ekipy. Wybory to jest wartość obywatelska i wymaga inwestycji non-stop, każdego dnia. Ja bym chciał, żeby to była duża lekcja, że partie polityczne to nie są główni uczestnicy wyborów. Nie powinni być. To są wyborczynie i wyborcy. Ale oni muszą też mieć przestrzeń. To znaczy nieprawdopodobne jest to, że na przykład nowy sposób i tryb głosowania wprowadzany jest przez Państwową Komisję Wyborczą za zamkniętymi drzwiami. Po prostu. To nie jest tak, że tam jest... Znaczy ja nie posądzam nikogo o złą intencję. Ja tylko posądzam o ignorancję demokratyczną. Z pewnym sceptycyzmem podchodząc do tego, czy głosowanie czerwcowe będziemy mogli nazwać kiedykolwiek świętem demokracji. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi. Był nim pan Bartosz Lech, Magdalena Kik, Radek Baszuk. Dziękujemy bardzo.